Kupujemy w tej chwili działki, już nie tylko w Trójmieście. To jest druga część naszej strategii inwestycyjnej i to są działki pod działalność hotelową. Planujemy budowę kilku hoteli w głównych miastach regionalnych naszego kraju. Te największe ośrodki, tak się umówmy, ale z tego co wiem z wczorajszego zarządu, został również podpisany list intencyjny na bardzo ciekawą nieruchomość w Warszawie. Więc jeżeli due diligence pójdzie dobrze jakby wszystkie ustalenia okażą się potwierdzone, to również mamy na oku bardzo ciekawą nieruchomość w centrum Warszawy. Każda inwestycja hotelowa jest rozważana przez spółkę, która działa w ramach naszej grupy i każdorazowo typ hotelu, ilość pokoi i jego ilość gwiazdek jest dopasowywana po pierwsze do lokalizacji, po drugie do popytu, który dany rynek generuje.